Yo, 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 siema do ludziska i witam was w nowej serii na moim kanale. Zaczyna się ona odcinkiem z formacjami. Top 5 formacji w FIFA 16. Oczywiście wszystkie te odcinki będą absolutnie subiektywne, nie musicie się z nimi zgadzać. Wręcz zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli seria, pomysł się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz z propozycjami na kolejne tego typu odcinki. To obojętnie czego one mogą dotyczyć związanego z FIFA. Lecimy. Nie będę robił tutaj top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Wszystkie te formacje mniej więcej są równe, po prostu uważam, że to jest 5 najlepszych, są najważniejsze. Ja powiem, która jest moja ulubiona i tyle. Zaczniemy tę piątkę, ani to nie jest pierwsze, ani ostatnie miejsce, od 4-3-3, wariant czwarty. Jest to jedna z najpopularniejszych formacji w FIFA. Przede wszystkim jest dosyć zbilansowana, bo bardzo fajny atak. Skrzydłowi w tym roku są bardzo dobrzy. Zwykłych czterech obrońców, także też standard. I pomoc taką na tych eśpekach możecie wstawić zarówno defensywnych pomocników, jak i zwykłych eśpeków typu, nie wiem, Witzel, Fellaini. No Fellaini może mniej, ale jakiś Ramirez, może jakiś Nainggolan, coś takiego szybkiego może. Będę wam też pokazywał, ja tego w tym momencie nie mam przed oczami, bo tych składów jeszcze nie przygotowałem. No to natomiast będziecie mieli przed oczami składy z... Chwilę, mam to gdzieś, nie mam tego otwartego. Ale przygotowałem dla was takie składy przykładowe, jakie możecie sobie zrobić w takich formacjach, na wypadek jakbyście może chcieli się zainteresować. Więc jest też ten SPO, a SPO i napastnik to bardzo fajna kombinacja, która rzadko występuje w tego typu formacjach. Jest to formacja raczej ofensywna niż defensywna, natomiast są też jej warianty, nie pamiętam, który to jest wariant taki, że jest SP, 3 SP, znaczy jest, że jest SP z przodu i dwóch defensywnych pomocników, to jest taka cofnięta pomoc w stosunku do tej. Natomiast ja te formacje lubię i dosyć często nią gram. Przechodząc dalej, formacja najbardziej typowa na świecie, 4-1-2-1-2. Moja osobiście ulubiona formacja w tym roku, po prostu ma wszystko. Ma defensywnego pomocnika, ma ofensywnego pomocnika, ma dwóch napastników i bocznych pomocników, którzy mogą grać zarówno defensywną, jak i ofensywną rolę, standardową czteroosobową pomoc. Najbardziej typowa, standardowa formacja w FIFA, może oprócz 4-4-2, ale 4-4-2 nie jest tak dobre, właśnie dlatego, że mamy tutaj, ja lubię mieć rozróżnienie, tego mieć takiego ofensywnego pomocnika, typu Mertens, typu Dany, typu, nie wiem, nawet jakiś cofnięty, jakiś CF, typu, nie wiem, Giovinco, czy coś takiego, taki Menez, tutaj fajny jest jakiś Eriksen, Getze, wiecie o co chodzi, taki SPO, taki kreatywny, z reguły on ma jakieś dobre gwiazdki i sztuczek i słabszej nogi i fajnie jest mieć takiego też specyficznie dobrego, takiego tanka z tyłu na defensywnej pomocy, wysokiego, jakiegoś najlepiej czarnego, bo czarni to są dobrzy defensywni pomocnicy. Jedyne co w tej formacji czasem tam kuleje, to jest to, że pomocnicy bardzo szybko się męczą i często też są troszkę zbyt defensywnie grają, nie grają jak skrzydłowi, no bo to jest pomocnicy w końcu, więc na przykład w tej formacji nie polecam, jeżeli chcecie zrobić skład z Ronaldo, z Robbenem, z Hazardem, z kimś takim zajebistym skrzydłowym, Willianem, Douglasem Kosztą, nie w tej formacji, to nie jest formacja, ta formacja świetnie działa na tą trójkę z ataku, na używanie dobrego defensywnego pomocnika, który scala pomoc i obronę, ale nie na skrzydłowych. Skrzydłowych zostawcie sobie na przykład na formację 4-3-2-1. Formacja, wiadomo, czwórka obrońców, o tym już nie będę mówił, bo to po prostu typowe, standardowe, wszyscy do tego są przyzwyczajeni. Trzech eśpeków, ja na przykład, różne są szkoły, niektórzy każdego tego eśpeka oceniają tak samo, dla mnie najważniejszy jest ten w środku, przy czym ja z reguły robię tak, że albo zależnie od tego, jaki mam budżet i jeżeli to jest hybryda, no to wtedy ciężko to zrobić, ale staram się zrobić tak, żeby ten SP, środkowy pomocnik, był albo defensywnym, albo takim ofensywnym pomocnikiem, a ci dwaj po bokach takimi zbilansowanymi. Jeżeli czuję, że w ataku nie daje rady, to wrzucam tutaj tego swojego Eriksena, tego swojego Danego i tak dalej, a jeżeli możecie też grać, jeżeli tak wam pasuje, grać na trzech takich typowych środkowych pomocników, takich zbilansowanych, to też działa. Natomiast ja preferuję, no powiedzmy, nie wiem, dobrzy w tej formacji są zawodnicy typu Gündogan. W idealnych składach będziecie mieli okazję zobaczyć, albo już widzieliście w drugim odcinku. Jeżeli jest, to polecam, jeżeli nie ma go, to nie polecam, ale polecam zobaczyć, jak wyjdzie. Tam taki będzie
że w drugim odcinku, bo nie w drugim odcinku, w którymś odcinku miałem taki skład 4-3-2-1, może to był jakiś, dobra, to był jakiś późniejszy odcinek, nieważne, w którym właśnie miałem pomoc z Gündoganem na przykład. Gündogan to jest świetny zawodnik, którego zdecydowanie polecam do tego typu formacji, no i też widzicie skład. I ta formacja, co ma fajnego, to jest po pierwsze to, że możecie grać w niej napastników w hybrydach, którzy wymagają, powiedzmy, tu wymaga napastnik tylko jednego silnego połączenia i ma pełne zgranie, także to jest super. I też no po prostu to jest do używania zajebistych skrzydłowych, których przesuwacie na napastników i w ten sposób gracie taką bardzo ofensywną trójką z przodu, w której możecie też włożyć skrzydłowych, co jest zajebiste. Także tutaj są, wkładacie swoich Robbenów, Hazardów i tak dalej. I zostały nam dwie formacje, które ja uważam za dobre, natomiast nie są tak często grane ze względu na to, że są mniej typowe względem obrony. Po pierwsze, zacznijmy sobie od 3-5-2, które ludzie często też widują. Dlaczego 3-5-2 jest dobrą formacją i dlaczego warto jej używać? Pierwsze skojarzenie, jakie może wam przychodzić na myśl, to to, że ta formacja wygląda podobnie do 4-1-2-1-2. Nie przyszło wam to na myśl? Już tłumaczę. Atak wygląda identycznie. Jest dwóch napastników, SPO, dwóch bocznych pomocników. Nic się tutaj nie zmieniło. Zawodnicy są tak samo ustawieni. Zamiast jednego defensywnego pomocnika mamy dwóch, czyli środek pola mamy... 3-5-2 ma najsilniejszy środek pola i ogólnie najsilniejszą pomoc w całej grze. Macie pięciu pomocników, więc tutaj nie ma nikt z wami szans wygrywać w środku pola. Macie przechwyty na środku dwóch defensywnych pomocników, ofensywnego do rozgrywania i bocznych do rozgrywania też piłki z napastnikami, z SPO i tak dalej. Więc na czymś musimy tracić, tak? Bo mamy jednak ograniczoną ilość zawodników. Mamy trzech obrońców, to są trzech środkowych obrońców, więc tutaj musicie włożyć trzech środkowych obrońców, którzy mają tempo. To musi być Chiellini, Jesus, Juan Jesus, Rudiger, zaraz rzuciłem trzech z Serie A, ale akurat Serie A ma bardzo szybkich skrzydłowych. Wrzucacie tutaj swoich Boatengów, wszystkich jakichś tam, kurde, innych tego typu środkowych obrońców, którzy mają powyżej tam 70 paru tempa, bo tutaj potrzebują, żeby móc biegać za skrzydłowymi. Natomiast nie bójcie się, wbrew pozorom nie zostawia to aż takie dziury w obronie. Po pierwsze dlatego, że tak jak mówiłem w 4-1-2-1-2, ci pomocnicy też grają troszkę defensywnie, więc wspomagają tę obronę. Dlatego w tej formacji już mega nie polecam grać Robbena, bo się po prostu zawiedziecie. Natomiast defensywni pomocnicy też pomagają w obronie. To de facto można by powiedzieć, że tu często się gra pięcioma środkowymi obrońcami, jeżeli odpowiednich SPD wyrwiecie, a nie... Nie wiem, Jaje Ture na przykład, który moim zdaniem no, chyba ma pracowitość wysoką w ataku, co troszkę go... uniemożliwia mu dobrą grę w tej formacji. Zobaczmy, jak czasem stoimy, no 7 minut, także jeszcze nie jest najgorzej. Ostatnia moim zdaniem formacja, znaczy ostatnia formacja, nie moim zdaniem, moim zdaniem to jedna z takie, to bym wstawił może w top 4, to nie byłaby raczej ostatnia. To jest 5-2-2-1. Dlaczego te formacje mogę polecić wam? I dlaczego te formacje sam stosuję z czasu do czasu? Uważam, że ta formacja wybacza najwięcej błędów ze wszystkich formacji. Czy kiedy nie strzelicie gola, coś się stanie? Nie. Jeżeli nie stracicie gola, to wszystko jest w porządku. Co ta formacja wam umożliwia? To jest najbardziej defensywna formacja w grze, prawdopodobnie. Dyskutujemy między tą a 3-5-2, która de facto ma trzech... Jeżeli ustawicie ją defensywnie, to gracie na 7 obrońców. Tutaj też możecie grać na 7 obrońców, z tym, że to będą odpowiedniejsi obrońcy. Po pierwsze, gracie trzech środkowych obrońców, co jest zajebiste. Jak pogracie trochę z tym, to ciężko się odzwyczaić, bo naprawdę środek obrony jest genialny. Gracie dwóch eśpeków. Tutaj jakby najważniejsze w tej formacji jest to, że pomoc jest słaba, umówmy się, macie dwóch pomocników i muszą to być albo zbilansowani pomocnicy, jeżeli chcecie też mieć dużo możliwości ofensywnych, albo zawodnicy defensywni, wtedy będziecie grali takim autobusem 7 z tyłu na kontry. Wtedy robicie coś takiego, jest to jak pewna taktyka, ona się w miarę sprawdza wbrew pozorom, także jeżeli macie problemy z obroną albo chcecie po prostu dużo wygrywać, bo gra z kontry zawsze jest dobra, wstawiacie tutaj na napad Aubameyanga, wstawiacie na prawą stronę Walcotta, jakiegoś tam innego, nie wiem, Robbena, kogokolwiek, kogoś szybkiego, na lewą stronę też wsadzacie Shirle, jakiegoś, kogoś, kto ma tam 90 pace'a, wstawiacie defensywnych bocznych obrońców, wstawiacie jakichś takich zbilansowanych w miarę SP, albo defensywnych i jedziecie na kontry i koleś zostanie po prostu zaorany kompletnie z samych kontr, powinniście sobie dać radę.
Boczni pomocnicy, znaczy boczni, tu macie coś takiego, że ci środkowi obrońcy nie muszą być aż tak szybcy. Możecie postawić raczej na takie też techniczne rzeczy pod tytułem wysoki defending. Idealnym dla mnie obrońcą jest właśnie Barzagli Chiellini, bo mają bardzo wysoki defending i też spoko pace, ale no wiadomo, oni też kosztują. Ale możecie postawić nawet na zawodników mających po 60 tempa, szczególnie na tym środkowym. On z reguły będzie walczył o główki raczej niż ganiał za napastnikami. Dzięki temu, że macie tych bocznych, jakby to są tacy skrzydłowo-pomocnicy, natomiast znaczy pomocniko-obrońcy boczni, więc możecie tutaj też wybrać jakichś zawodników, którzy albo możecie tu wstawić Daniego Alvesa, Marcelo i tak dalej, takich ofensywnych bardziej, czy nawet któregoś z tych czterech gwiazdkowców, bo chyba nawet kilku jest w tym roku. Albo możecie też wstawić po prostu jakiegoś defensywnego takiego zawodnika typu, nie wiem, jakiś, jak on się nazywa, Fernandez z Ligi Rosyjskiej, Brazylijczyk, który ma tam dobre pracowitości, jest wysoki, silny i tak dalej, i dzięki temu mieć zajebistą obronę. Także to jest formacja raczej dla osób, z tej formacji idzie zrobić fajne, tanie składy, bo nie potrzeba tutaj drogiego napastnika. Z reguły dwie najdroższe formacje to są drodzy skrzydłowi, drogi napastnik i SPO. Tutaj nie ma SPO, a zawodnicy z przodu tak naprawdę potrzebują tylko pace'a, żeby sobie jakoś tam działać. Ale to wymaga specyficznego stylu gry. Jeżeli gracie na podania, to zdecydowanie 3-5-2, a nie 5-2-2-1. To są te formacje, które wam wymieniłem. Jeżeli macie problemy z graniem któryś z nich, znaczy jeżeli macie problem z wymyśleniem składu pod któryś z nich, zrobiłem 5 różnych składów pod nie, także możecie sobie je przejrzeć, są w miarę tanie, żeby każdy mógł sobie w miarę na nie pozwolić, a jeżeli nie, to naprawdę wystarczy troszkę pograć i kajs będzie, bo to starałem się, żeby było gdzieś tak do 50 000, także mam nadzieję, że się podobało, jeżeli to się przydało, jeżeli doceniacie to, że takie mam zdanie, albo nie, w sumie możecie też się nie zgodzić, zostawić komentarz, jeżeli nie, zostawcie łapkę w górę, dzięki wam za oglądanie serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, cześć!